Cześć kochani, witajcie na kanale MF Art Boutique, z tej strony Magda. Dzisiaj zapraszam Was na tutorial, na którym wykonamy sobie kartę ATC. Będzie to karta w stylu vintage. Dlaczego ATC? To jest taka bardzo fajna forma, w której możemy wykorzystać tak naprawdę jakieś resztki papierów, skrawki papierów, resztki z wycinanek. I dzisiaj właśnie chciałam Wam pokazać ATC przygotowane właśnie z resztek. To jest taka mała forma, 2,5 na 3,5 cala. Ja sobie tutaj już docięłam kartę na odpowiednią wielkość. Z racji tego, że to jest w stylu vintage, to tutaj mam akurat część moich skrawków. Ja niczego nie wyrzucam, chyba że to są już takie naprawdę mega, mega malutkie rzeczy, ale nie wyrzucam takich skrawków, bo one potem mi się przydają na tagi, właśnie na karty ATC, do żurnali, także wiecie, no to jest materiał, to wszystko kosztuje, warto sobie to zatrzymywać. Dzisiaj przygotujemy tą kartę ATC dla, też dla skraperki. I pomyślałam sobie, że będzie to w stylu vintage, dlatego już z moich skrawków wybrałam dwa takie kawałeczki. To sobie już nawet chyba docięłam, czy takie już było? A chyba docięłam wcześniej, właśnie z myślą ATC. Są kolekcje z Craft do Clocka, to jest z Mixed Media, a to jest z najnowszej kolekcji Summer Charm. Jak widzicie, nie musi to być kolekcja typowo vintage'owa, żeby powstała nam praca w stylu vintage. Mam przygotowany napis, dlatego że będzie to dla koleżanki skraperki, to bym chciała, żeby to był napis pasja. Gdzieś tu widziałam ten napis. No i teraz nie widzę. Jest tu gdzieś. Jest pasja, widzicie? Tak, więc ten napis będę chciała użyć. I tutaj, słuchajcie, mam resztki z kolekcji Vintage Bizu. Też skarf do kloka. Jakieś takie resztki, które mi zostały. I będę chciała sobie je wykorzystać. Więc pierwsze co robimy, to docinamy 2,5 na 3,5 cala. Ja sobie tutaj już też docięłam pierwszą warstwę, taką odpowiednio mniejszą. Będę ją strzępić. Będę ją strzępić, bo ja chcę, żeby ta praca była taka mocno vintage. Nie wiem, czy wyjdzie. Powiem Wam, wbrew pozorom, taka karta wydawałoby się, że nic wielkiego, bo ma małe rozmiary. Ale właśnie to wydaje się być takim wyzwaniem, bo to też jest, słuchajcie, sztuka umieścić na takiej małej karcie wszystko to, co chcemy. Mam tutaj też przygotowany tusz Vintage Photo, z tego będę korzystać, no bo to tak najbardziej mi się kojarzy z takim, wiecie, stylem vintage. Wytuszuję sobie tutaj brzegi. Możecie zajechać nawet na ten papier, to nic się z tym nie stanie, nawet fajnie, nie będzie tak sztucznie to wyglądać. Chodzi nam o to, żeby to postarzyć. Jak się strzępi, to się niestety sypie, ale no nic, będziemy sprzątać na bieżąco. Ok. I sobie to przykleimy. Oczywiście nie musimy, ja nigdy w stylu vintage nie doklejam do samych brzegów. Mi chodzi o to, żeby właśnie ta karta odstawała, także nie doklejam tego do samego końca. Bo jeszcze sobie tutaj pozadzieram, porozdzieram. Tutaj tą pierwszą warstwę to tak delikatnie, bo jeszcze na to będę chciała dać drugą warstwę. I zwykle robię tak, że daję jakiś właśnie podkład w tym kolorze, który mamy bazowy, i na to naklejam. Ale tutaj będę strzępić i targać, więc nie ma sensu dawać podkładu. Zaznaczę sobie tylko jakiś taki odcinek, który bym chciała. Ołówek. Powiedzmy tutaj i tutaj. Robię to totalnie na oko, bo i tak to będę strzępić. Utniemy. I zaraz Wam powiem, jakich to u mnie jest wymiarów konkretnie, gdyby ktoś bardzo chciał zrobić takie samo.
Aczkolwiek, wiecie, ja polecam próbować po swojemu. Już Wam mówię, słuchajcie. U mnie ten mniejszy kawałek to jest 4,7 cm na 6,7 cm. Odpowiednio mniejszy. Chodzi po prostu o to, żeby została nam ramka. I ja sobie to też teraz postrzępię. I też będę to tuszować. Ups, spadło mi, ale nic się nie dzieje. Słuchajcie, nic się nie dzieje. Okej. Teraz sobie tutaj sprzątnę te okruszki. I to będę chciała przykleić na podniesieniu. Więc wezmę sobie fiankową taśmę. I tak samo nie robię tego do samego końca, żeby móc to po prostu jeszcze pozaginać. I naklejamy. I też sobie to pozadzieram. Ok. Mamy już podkład przygotowany. Teraz będziemy ozdabiać z tymi naszymi wyciętymi elementami. Widzę już, że na przykład te duże raczej mi tu nie będą pasować, chociaż może taki wianuszek albo część takiego wianka. Część. Ja sobie tutaj dotnę. I taki półokrąg wykorzystam. Co prawda tutaj może tak być, słuchajcie, podoba mi się to. Tylko oczywiście wszystko będę tuszować, bo to musi do siebie pasować. A to jest dla mnie za jasne w tej chwili. Więc musimy to przyciemnić. Nie bójcie się bawić z papierem. Ja to powtarzam dlatego, że kiedyś na samym początku no bałam się trochę bardzo go szarpać, gnieść, targać. Właśnie jak tuszowałam to same tylko brzegi. To jest papier. Po to on jest, żeby się właśnie z nim bawić, próbować, żeby nam dawało jakąś tam, wiecie, papier da dużo możliwości, tylko musimy je właściwie wykorzystać. Tylko teraz się zastanawiam, czy nie w tą stronę to zrobić, czy w tą. A może w tą zrobię, słuchajcie. Bo zaczęła mi się taka jakaś wizja robić w głowie. Chciałabym użyć tej dziewczynki. Oczywiście zaraz to będziemy strzępić i tuszować. I co dalej? Zegary są zawsze fajnym motywem. I co dalej, co dalej, co dalej? Słuchajcie, coś tu wybierzemy na pewno. No, zaczyna mi się to podobać. Nieskromnie. A gdybyśmy jeszcze kawałek sobie urwali gałązki i tutaj dali. O, zobaczcie. Tylko teraz wszystko będziemy tuszować i damy to oczywiście na kosteczkach.
Pierwsze co to to. Delikatnie to jeszcze też postrzępię. Będę miała dzisiaj bałagan na biurku. I potuszujemy. I zanim przykleję, to chyba jeszcze kawałek sznurka jakiegoś tutaj. Zawsze mam pod ręką, słuchajcie, taki zwykły sznurek. Dużo rzeczy nim wiążę. To i tym razem go wykorzystam. No bo jak już mamy dziurkę, to tak po prostu zwyczajnie zawiążę. I może mi tak tutaj latać, wystawać, jest ok. Najwyżej potem dotniemy. I to przykleję też na płasko. Czekajcie, z tej strony, czyli tutaj tak. Nie smaruję całości, bo chcę, żeby mi to wystawało. Ok. A tą dziewczynkę już przykleimy na podwyższeniu. Też będę tuszować. Bardzo lubię pracę w stylu vintage. Nie robię ich jakoś bardzo, bardzo dużo, ale lubię. Tą dziewczynkę podniesiemy. I też tak pozaginamy. Od góry tego, bo dół raczej będzie zakryty. Okej, okay. Co my tu mieliśmy? Listki też musimy pobrudzić. I listek tak po prostu nakleimy. Tu miał być jeszcze zegar. Ten listek trochę wyżej bym dała. I tu damy zegar i tą naszą ważkę. Dobra, może być tylko zegarek. Też damy na podniesieniu. Zmęczymy ten zegar. Teraz musimy go dobrze przykleić, bo tu nam się już zrobiły warstwy, więc tutaj damy na podwyższeniu, a tu damy podwójne podwyższenie. Żeby nam nie zapadał się. Tylko odkleję sobie to najpierw. I jeszcze jedna warstwa. Dam jeszcze troszkę kleju.
Okej. I zostało nam nasza ważka. No myślę, że będzie w porządku, tylko nie wiem, czy ją naklejać całą, czy tylko kawałeczek. Może wiecie co, tylko tutaj po kawałeczku. O, klej mi zasechł. Ok. I jeszcze napis. Znowu nie mogę tutaj, dobra, go znaleźć. Pasja, pasja. Nie wycinam go jakoś super prosto. I teraz jeszcze muszę się zastanowić, czy ja bym go chciała dawać na tym podniesieniu na pewno, tylko że chyba już bez tej ramki. To jest dość delikatnie, znaczy małe, to zrobię to nożyczkami. Oczywiście jeśli nie macie to właśnie takiego przyrządu do postarzania, to możecie nożyczkami. Tylko troszkę, bo... jakby był w ogóle niepostarzony, to by nam nie pasował do całości. I z tej strony... zastanawiam się właśnie, czy na podwyższeniu to dawać, czy nie. Chyba to tak przykleję, słuchajcie, bez już kosteczek. I tak wygląda nasze ATC. Żeby ono było pełne, to jeszcze na tylnej stronie musimy wrzucić napis, że jest to karta ATC, kto wykonał, numer telefonu, jaki tytuł, czy jest to jedna karta, czy jest seria kart wykonanych. Natomiast zapraszam Was do mojej grupy na Facebooku MF Art Boutique Inspiracji i Porady. Tam w plikach znajdziecie właśnie przygotowany przeze mnie do druku już taką planszę ATC. Oczywiście możecie sobie ją pomniejszyć i jak wydrukujecie i wypiszecie, to wtedy z tyłu na taką kartę trzeba to przykleić. Nasza karta ATC w stylu vintage prezentuje się w ten sposób. Jeszcze wiecie co, zrobię sobie na koniec, bo teraz widzę, czasami przez telefon muszę spojrzeć, teraz widzę, że bardzo mi się ta baza odcina, więc ja ją po prostu jeszcze też potuszuję. I chyba już będzie nam wszystko grało odpowiednio. Nie bójcie się, jeśli zahaczycie o papier albo dodatki, to nic. O, teraz wydaje mi się, że jest dużo lepiej. Ok, zachęcam Was do zostawiania łapek w górę, komentarzy. Ciekawa jestem, co sądzicie o takiej formie. Takiej malutkiej. Dla mnie to są takie małe słodziaki. Zapraszam Was do subskrypcji kanału i do zobaczenia, kochani, w kolejnym filmie. Pa, pa, pa!